Cześć, tu Piotr z kanału Najsmaczniejszy Blog. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was bardzo specjalne wideo, niespodziankę, bardzo specjalną przekąskę, której no chyba na co dzień jednak nie jecie. A mianowicie będą to robaki. Naprawdę, nie żadne tam krewetki albo ślimaki, tylko rzeczywiście robaki. Jest taka polska firma Robaki Spaki. Widzicie? I tam kupiłem chrupiące robaczki, to są larwy mącznika w paru wersjach. Mam też chipsy z tych robaczków, ale mam również świerszcze. No powiem Wam, że nie jest to pierwszy raz, kiedy jem takie rzeczy. Pierwszy raz jadłem na takim finale imprezy, która się nazywała Blogger Chef, w której brałem udział również jako uczestnik. I tam przyjechała firma z Warszawy i serwowała różne rzeczy. Właśnie larwy mącznika, świerszcze, ale także karaluchy, skorpiony i tego typu atrakcje. Potem kupowałem to na eBayu, w Tajlandii, w Chinach, właśnie żeby sobie czasem pochrupać, a teraz mamy to w Polsce. Nie są to jakieś bardzo tanie rzeczy, ponieważ to mniej więcej kosztuje 12-17 zł, ale mimo wszystko w porównaniu ze ściąganiem tego z Dalekiego Wschodu to jest nieźle. Ok, co my tu mamy w składzie? No to są larwy suszonych mączników i sól na przykład. Można to dodawać również do sałatek, jako przekąskę gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś imprezie. Zaskoczycie swoich znajomych. To są robaczki z przyprawą garam masala i lekko posłodzone, chrupiące chipsy wasabi i w środku jest mąka grochowa, mąka z soczewicy i mąka ze świerszczy, mąka dyniowa, mak, więc to jest taki z dodatkiem tylko. I oprócz tego mam chrupiące świerszcze z miodem i musztardą. Świerszcze są super, muszę Wam powiedzieć. Czasami nóżki wchodzą w zęby, ale poza tym są świetne. No dobra, to teraz wypakujemy to i zobaczycie, jak to w praktyce wygląda i smakuje. Bierzemy się do roboty. Najpierw te larwy mącznika z solą. Też torebki wszystkie mają zamknięcie takie strunowe, więc nie będziemy wszystkiego wysypywać, tylko po trochu. Można to sobie pięknie, hermetycznie zamknąć. Już się cieszę. Dobra. Jaki ładny zapach. Taki lekko orzechowy. Dobrze, teraz masala. Jedziemy. A są trochę ciemniejsze. A, tak przy okazji, słuchajcie, to nie jest żaden materiał promocyjny. Firma Robaki Spaki nic mi za to nie płaci. Normalnie kupiłem ją w sklepie internetowym. Jak będzie niedobre, to zaraz powiem. Chipsy wasabi. Wasabi. Ja nie wiem, jak to wymawiać. Dobra, no i mamy nasze świerszcze. Mam nadzieję, że nie będą tutaj wydawać odgłosów. Ach, nie mają nóżek. Nóżki się połamały i odpadły. Dobra. To teraz postaram się zrobić jakieś zbliżenie na to. Dobra, jedziemy. Zobaczcie. No tak wyglądają larwy mącznika. To są te masala, troszeczkę ciemniejsze. Chipsy, jak chipsy, ale takie małe i cienkie. A to są świerszcze. Proszę bardzo. To próbujemy. Najpierw te. Leciutkie, chrupiące, z lekkim posmakiem, takim trochę w stronę
Ja myślę, że orzechów arachidowych, pistaszków, są solone, ale lekko solone. Może te będą bardziej przyprawione. Bardzo fajne przekąska. Jest lekki posmak takiego garam masala, ale muszę powiedzieć, że on też jest leciutki zupełnie. Nie jest to zupełnie pikantne. Być może to dobrze, bo ten smak, jak byłaby mocna przyprawa, to mógłby to wszystko zagłuszyć. No to pora na chipsy z dodatkiem świerszczy. Czy to dobrze będzie widać? Te chipsy są bardzo dobre. One są, nie są takie jak kartoflane, nie są takie bardzo chrupkie, troszeczkę bardziej sztywne ze względu na rodzaj mąki, która jest użyta. Oczywiście świerszczy tu nie czuć. Jest trochę wasabi, tyle ile trzeba, żeby to było atrakcyjne. Bardzo fajna rzecz. No a teraz miodowo-musztardowe świerszcze, albo to, co z nich zostało właściwie, no bo no niestety. Świerszcze zdecydowanie nie mają tego posmaku takiego orzechowego. Są takie delikatnie goryczkowate i szczerze mówiąc, ani miodu, ani musztardy tu zupełnie nie czuję. Więc ja sobie to troszeczkę potem wszystko posolę i będzie lepsze. Szczerze mówiąc, te rzeczy mi bardziej smakują niż te świerszcze. Ale jako taka przekąska, trochę creepy, wiecie, a całkiem fajna. Powiem tak, że te rzeczy, które kupowałem na eBayu, tam gdzieś z Dalekiego Wschodu, miały dużo większy wybór smaków. I warto sobie zajrzeć, one nie są bardzo takie, nie są bardzo drogie, ale one nie kosztują 15 zł, to raczej około 40 musicie się spodziewać. Ale zapraszam Was, możecie na Halloween kupić, jak macie imprezę, albo generalnie nie chcecie zaskoczyć Waszych gości. No chyba, że boicie się, że się na Was obrażą. Ja mam nadzieję, że się na mnie nie obraziliście, mieliście okazję zobaczyć robaki z paki i do zobaczenia w następnych wideo.